Witam wszystkich, kolejny dzień i kolejny dzień prac nad Radmorem. Tutaj ruszył MC. Mamy dwa przebiegi. No i Radmor się testuje. Taki kilkugodzinny teścik mający zadanie zweryfikować, czy końcówka mocy się nadaje, czy wytrzyma to obciążenie, jak również też inne elementy po prostu się nie wysypią, w cudzysłowie. W międzyczasie, jakby wymieniając już większość podzespołów, czyli na przykład wcześniej wymienione przez innego serwisanta elektrolity, zarówno w PPN, jak i w PWR-ze, trzeba było to trochę poprawić, ale już jest ok. Wymieniłem też krzem na nisko szumy, bo były zostawione takie telefunkany, tu są bodajże te, takie beceki. I tam były 413B bodajże i 307. I zostało już to wymienione, też para różnicowa została sparowana i wymieniona tam w PWR-ze. W PWM-ie, czyli w płytce wzmacniacza mocy. Teraz wzmacniacz oddaje tak około 20 W z groszami, 20 parę watów do obciążenia 4-ohmowego. Tak 4 ohmy to ma w teorii, w rzeczywistości jest 5. A dokładnie to 5,1 jest tam na zaciskach i to przyjmuje do obliczeń. Taką mamy w zasadzie teraz sytuację. Jeszcze muszę ogarnąć sobie sterodekoder, automatykę i tutaj moduł pośredni z głowicą, wymienić tam elektrolity, spróbować to zestroić. Może też te płytkowe się również wymieni, może tak, może nie. I jeszcze będę musiał zrobić tego moda z rezystorami, czyli sobie ograniczyć nieco amplitudę sygnału, która wychodzi ze stereodekodera, w sensie już za stopniem wzmocnienia, za stereodekoderem, żeby wszystkie te jakby wejścia miały jednakową czułość, bo teraz jest tak, że na radiu jest strasznie głośno, a jak się przełączy na magnetofon czy na uniwersalny, to jest nagle znacząco ciszej, a wtedy będzie tak wyrównane. Ok, tak więc tego jeszcze zostawiam na parę godzinek i mam nadzieję, że wzmacniacz się nie wysypie. Ok, tak więc Radmor się testuje blokiem C. Ustawione zostały prądy spoczynkowe, napięcia zasilacza, wyregulowane wszystko, co trzeba było wyregulować po zmianie tych elementów, które wymieniłem, czyli elektrolity, tranzystory. Teraz tak, tu mam jeszcze fragment płytki automatyki, bo wymieniłem tam kondensatory elektryczne. Zmierzyłem napięcie na wyjściu, jest to 11,2 V bodajże było. I prostą drogą kalkulacji przeliczyłem jeszcze raz rezystancję rezystora, którym obciążam wyjście wzmacniacza, jest to 5 ohmów. 11,2 razy 11,2. To wyszło tyle, podzielimy to na 5 ohmów, wychodzi 25 W. Czyli wzmacniacz oddaje tyle, ile powinien. Napięcie zasilania u mnie w sieci jest akurat 220 parę voltów. Przesiadło od wartości 230, ponieważ ludzie się tutaj grzeją prądem i strasznie przesiada mi napięcie na sieci zasilającej. A na przykład w lecie mam 240 z groszami. Tam hitem raz było 247 V. Ok, tak więc jeszcze tam jest przebieg taki, mamy ładną sinusoidę, można sobie zobaczyć. No i co? Później jeszcze sobie złożę Radmora, zobaczę sobie go u siebie już na kolumnach, jak on tam gra, jak jest z czułością radia, czy jest wszystko ok. I jak jest wszystko ok, no to będę go składać. No i tyle. Tylko jeszcze jest jedna rzecz, że teraz od dosyć niedawna robię takie jakby informacje w środku, w sprzętach, że jak ktoś zobaczy to, to już po prostu nie ma gwarancji. Czyli po zakończeniu prac nad tym egzemplarzem będą zalane woskiem wlepki, tak jak to było fabrycznie mniej więcej. A w środku będzie informacja, że jeśli to czytasz, to straciłeś gwarancję. I właśnie coś takiego tutaj jest zrobione w wersji prototypowej na ekranie głowicy, że tam uwaga, stracona, tam utrata gwarancji.
Dobra, no tak sobie to wygląda, są elektrolity ogółem tu powymieniane, tu jam ikony, tu jeszcze został stary krzem, ale jeszcze chodzi. Ogółem została stara końcówka mocy, stare stery, stare źródło prądowe, tam na płytce PWM-u są tylko jedynie nowe tranzystory do pary różnicowej, bo tak, reszta została stara, no bo chodzi. Potencjometry również zostawiłem stare, nie zamawiałem nowych. Jak się wysypie, to się wysypie, to najwyżej wróci sprzęt do mnie na gwarancji i wymieni się te potencjometry na nowe, ewentualnie się je umyje w myjce ultradźwiękowej i później z powrotem nasmaruje. Tak więc, no tak się ma ten Radmor i to w sumie koniec prac nad nim. Został zrobiony, są u mnie takie mniej więcej trzy sekcje, pierwsze te stalni zurt, czy tylko jakieś tam usunięcie, jakiś tam usterek, czy tam przestrojenia, czy coś. Drugie to jest lepszy zurt, czyli właśnie to, co jest tutaj, czyli takie, no już trochę lepiej, ale jeszcze nie jest też tak z bołością o każdą śrubkę. Natomiast już ten wariant tej renowacji, to już jest na serio dbałość o każde połączenie, każdą śróbkę, każdy rezystorek, żeby było ładnie, wszystko ładnie i tak po zdjęcia. Natomiast lepszy zór to jest właśnie ta taka pośrednia opcja, czyli taka, że no trochę lepiej niż na tym tanim zórcie, no ale nie jest to renowacja. Tak więc tak się prezentuje ten Radmor. Jeszcze mu umyłem pokrętła, żeby takie były w miarę ładne, bo trochę były wypalcowane. No i co? Sprzęt działa. Mam nadzieję, że klient będzie zadowolony. No i tak. Jeszcze tylko będę musiał wypisać kwity do tego egzemplarza i ten. To jeszcze sobie zrobiłem symetryzator taki, żeby mieć, bo u mnie jest zrobiona zbiorcza. I tylko muszę sobie znaleźć wtyk UKF-u, wtyk symetryczny 300 ohmów do UKF-u. Jeśli ktoś ma, to chętnie zakupię parę sztuk. Płacę jak za prezydenta, cytując klasyka. Więc kupię te wtyki, jeśli ktoś ma wtyki, no to... Jeśli ktoś ma wtyki, gdzie można kupić wtyki, to szczerze kupię te symetryki do FM-u, bo do AM-u mam strasznie dużo, ale do FM-u nie mam już ani jednego, ani chcę rozwalać tej takiej przejściówki, którą sobie robiłem ostatnio, dawno temu. Więc po prostu poszukuję tych wtyków, a na internetach w cudzysłowie ich nie ma. Tak więc jeśli ktoś ma wtyki symetryczne czy 100 ohmów, kupuję to. I ten ewentualnie jeszcze mogę pogadać ze wspólnikami i też możemy kupić troszeczkę większą ilość tego. Okej, okay. No to dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka i zapraszam na jakieś tam następne. Nie wiem, co będzie następnym sprzętem, pewnie jakiś Radmor, ale może nie. Mamy na dzień dzisiejszy 15 grudnia, jest to środek grudnia. Za tydzień święta, może jeszcze jakiś film się pojawi, aczkolwiek nie sądzę. Chyba że jakiś cyklop. Może jakieś tam dostrojenie czy coś, ale to będę informować na bieżąco. Na drugim warsztacie robi się PA428, jakoś w następnym tygodniu ruszą nad nim prace. Tam jest w ogóle do wywalenia wszystko i ten, a aczkolwiek szczegóły dotyczące PA428, no to już w filmie na tym na temat tego PA428, który był wcześniejszym filmem, czy dwa filmy temu, jakoś tak. Tak więc tak, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, jeszcze raz kupię te wtyki, jeśli ktoś ma symetryki 300 ohmów, kupuję i sobie tam kupię jakoś na paczkomat, pocztą czy coś. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć.